przeczytałem w jednym z wywiadów, że jesteś facetem, który jeszcze pamięta czasy, kiedy wychowywano się na podwórku, ale czy w twoim życiu, nie wiem, była jakaś konsola do gier, jakiś komputer, jakaś Amiga, jakiś Commodore, czy gry komputerowe na przykład kiedykolwiek zawładnęły tobą na jakiś czas? Tak, tak. Jestem jakby z tego pokolenia, które się zdecydowanie na tych pierwszych PC-tach wychowywało. Pierwszy Pegasus, czy tak naprawdę to była taka podróba Pegasusa, no ale było jednak, przywiózł mi dziadek z Polski, wtedy mieszkałem w Niemczech, więc byłem jakby absolutnym ulubieńcem na podwórku, bo tylko ja miałem taki sprzęt, gdzie na jednym kartridżu było tam, nie wiem, 400 gier. Tak naprawdę to było chyba 5 gier, a wszystkie tylko miały jakby inny kolor. Więc ja z kolei chodziłem do kolegów, którzy mieli Nintendo, które jakby wtedy w Polsce w ogóle nie było mowy o czymś takim, żeby ktoś miał Nintendo. Więc tak jakby konsole się rozwijały po dzień dzisiejszy, no to jakby w tym trochę siedzę i cały czas jestem mniej więcej na bieżąco i się tym interesuję, bo dla mnie to było część mojego dzieciństwa, jakby goniło się po podwórku, a potem się szło przed komputer i się siedziało z kumplami i się grało, no a jak potem się było trochę starszym, to i całe noce się grało, albo łączyło się komputery kablami i tam rodzice zwozili tam w bagażnikach te wielkie monitory i te pecety, więc to było częścią naszego też wychowania. Jeszcze był cały przecież okres, gdzie się chodziło do tych kafejek internetowych i się grało w Quake'a na LAN-ie, to się mówiło, no więc... Więc to jest absolutnie jakby no, część tych czasów. No. Ale cały czas jesteś aktywnym graczem? Jest jakiś tytuł, który teraz masz na warsztacie? Zdarza mi się raczej jeżeli teraz gram, to w ramach jakby relaksu gram w Pro Evolution Soccer, bo nie jestem jakby fanem FIFA, nigdy nie byłem jakby takim, no, powiedzmy, mainstreamowym graczem, a więc to jest mój jakby, jak chcę się chwilę jakby zrelaksować, to zagram kilka meczy i od razu się czuję lepiej, no jak wygram oczywiście. No dobrze, to jeszcze tak o tej popkulturze, jakiś serial, który chciałbyś polecić, albo jakaś płyta jakiegoś zespołu, która ci się jakoś tak w ostatnich czasach bardzo spodobała, z racji tego, że to wywiad radiowy, to może zahaczymy o muzykę. Wiesz co, z muzą tak mam różnie, bo po prostu strasznie skaczę jakby po gatunkach i oprócz tak naprawdę takiego heavy metalu, którego nie za bardzo jakby słucham, albo nie za bardzo nawet umiem jakby się do tego odnieść, to tak naprawdę każdy rodzaj muzyki. Bardzo podoba mi się to, co robi Basz, to jest polski twórca. To jest muzyka elektroniczna bardziej, taki bardziej minimal, taki elektroniczny, ale ja generalnie się wychowałem na hip-hopie, sporo słuchałem takiego oldschoolowego hip-hopu i też przez to też polskiego hip-hopu, ale polski hip-hop później jakby wszedł w moim życiu, później dopiero zacząłem go dostrzegać, więc zawsze będę miał do tego słabość, do hip-hopu. Czyli generalnie wiesz, co się liczy i... Tak. No tak. Teraz... No dobra. Nie, trudno mi powiedzieć. Z seriali takich... No ten serial rzeczywiście był ciekawy. Wielkie, małe kłamstewka to się nazywało, który będzie drugi sezon. Zapowiedzieli, że Mary Sleep będzie w drugim sezonie. Zapowiedzieli, że będzie matką gościa, który tam zmarł w pierwszym sezonie, więc ten, kto widział, myślę, że będzie zachęcony. Ja mam z serialem jakby taki kłopot, że lubię się właśnie też jakby w ramach relaksu trochę to obejrzeć, wciągnąć się i po prostu nie myśleć za bardzo, bo seriale jakby od tego są, że wciągają, natomiast jakby no czasami mam takie wrażenie, że jakby nie do końca coś z tego wynika, nie? Jest to taka miła, miła współczesna rozrywka
No i fajnie, no i można obejrzeć sobie. I potrafisz zapomnieć przy okazji, że jesteś aktorem oglądając. Jesteś w stanie o tym zapomnieć, bo ja wiem na przykład z przyzwyczajeń radiowych, że jak słucham stacji radiowych, to zawsze zwracam uwagę, jak coś jest zrobione. Albo jeżeli idę nawet do jakiegoś klubu, to słyszę te miksy i w pewnym momencie pomyślałem sobie, Jezus, to jest strasznie chore. Człowieku, zapomnij trochę i się wyluzuj. No wiesz... To nie tak do końca się da jakby, no, jakby to jest jakby w pewnym sensie taki way of life, jak to się mówi, no i po prostu już tak jest, no więc pewnie jakby ten filtr, który mam nałożony, on już taki jakby, już nawet o tym nie wiem, że go posiadam.